5 na 5 w Vroom TV, czyli subiektywny przegląd wydarzeń ostatniego tygodnia. Komu dopisało szczęście, a kto miał pecha? Magda Wilk i zaczynamy nasz Vroomowy ranking. Jeśli chodzi o przegranych, to na miejscu 5 Lewis Hamilton. Weekend podczas Grand Prix Węgier zapowiadał się dla zawodnika całkiem obiecująco. W końcu wygrał kwalifikację, jednak musiał tylko obejść się smakiem, ponieważ otrzymał karę przejazd przez depo za spowodowanie kolizji z Ricardo i zakończył wyścig na Hungaroringu na 6 miejscu. Na miejscu 4 Łukasz Kalicki i Piotr Walczak. To jedna z wielu polskich załóg, która wystartowała w Rally Tatry. Zawodnicy w Hondzie Civic walczyli w swoim pierwszym zagranicznym starcie o czołowe lokaty w mocno obsadzonej klasie aut napędzanych na przednią oś. Jednak kapeć i przygoda poza drogą kosztowała ich utratę podium. Na miejscu 3 Artur Janosz. Niestety to chyba jeden z jego najkrótszych wyścigów w karierze. Start w GP3 na węgierskim torze Hungaroring zakończył już na pierwszym okrążeniu po kolizji z Aleksandrem Bosakiem. Miejsce 2 Nasser Al-Attiyah. Kolejna runda Pucharu Świata Baja Aragon nie była zbyt łaskawa dla Nassera, który jest dwukrotnym zwycięzcą Dakaru. Mimo że pierwszy odcinek padł jego łupem, to jednak sobotnie trasy wyeliminowały kierowcę z walki w rajdzie cross country. I na miejscu 1 Sergio Perez, który miał chyba największego pecha podczas tego weekendu. Najpierw dachował w piątkowym treningu, a następnie w wyścigu wypadł z toru po kontakcie z Pastorem Maldonado. Finalnie zespół Force India wycofał swojego zawodnika z rywalizacji. A teraz czas na zwycięzców tego tygodnia i miejsce 5 Kuba Giermaziak. W kwalifikacjach wywalczył 5 pole startowe i wszystko wskazywało na to, że dowiezie to samo miejsce do końca. Ale pozytywnie zaskoczył wszystkich kibiców i tuż przed linią mety wyprzedził swojego rywala, kończąc na 4 miejscu w wyścigu Porsche Super Cup na Hungaroringu. Miejsce 4 Mikko Hirvonen. Przygotowywujący się do Dakaru wicemistrz świata WRC, start w Baja Aragon może uznać za udany. Wprawdzie na ostatnim OS-ie musiał oddać drugą lokatę, ale i tak stanął na podium. Miejsce 3 Rally Lab, czyli Darek Lamot i Marcin Michalewicz. Jako jedyna polska załoga wystartowali w czeskim sprincie Rally Wyskow. A czeskich sprintów możemy naprawdę naszym sąsiadom pozazdrościć. 70 km OS-owych i bardzo ciepłe przyjęcie polskich gości, którzy z uwagi na jednorazowy występ nie byli niestety klasyfikowani w rajdzie. Chłopaki potraktowali ten start jako testy przed rajdem rzeszowskim, gdzie zadebiutują w Peugeotem 208 R2 w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski. Na miejscu 2 Aaron Domżała i Szymon Gospodarczyk. Arona i Szymona do tej pory kojarzyliśmy z rajdów płaskich, ale coraz częściej możemy zobaczyć ich na trasach rajdów cross country. I idzie im całkiem nieźle. Zadebiutowali właśnie w Pucharze Świata w Baja Aragon Polarisem, wygrali klasę oraz zajęli 2 miejsce w grupie T3. I na miejscu 1 naszego rankingu najwięksi wygrani Grzegorz Grzyb i Robert Hundla, którzy zdobyli najwyższy stopień podium podczas kolejnej rundy rajdowych Mistrzostw Słowacji Rally Tatry. Dalej utrzymują pozycję lidera w klasyfikacji generalnej, a my już za 2 tygodnie będziemy mogli zobaczyć ich na odcinkach rajdu rzeszowskiego. To już wszystko w podsumowaniu minionego tygodnia. Sprawdźcie, kto wygrał, a kto przegrał za tydzień.